Słuchajcie, motyw dzisiaj jest taki. Ja wbijam... Jezus, mikrofon cały czas się tutaj przesuwa. Zaraz przejdziemy dalej, ale najpierw kilka słów od sponsora. Opera GX to pierwsza na rynku gamingowa przeglądarka, która, jak się okazuje, powstała w Polsce. Ma wszystko i jeszcze więcej, czego można by było oczekiwać od przeglądarki. Stały dostęp do komunikatorów, optymalizacja RAM-u, procesora, internetu, customizowalny wygląd, mody od niedawna, jak się okazuje. Dla przykładu, Legendary Rift Mode dodaje muzyczkę, efekty dźwiękowe, tematyczny wygląd. Modów jest od groma, także jest w czym wybierać. Dodatkowo w każdym modzie możecie sobie dowolnie wyłączać i włączać konkretne funkcjonalności. Dodatkowo z poziomu przeglądarki możecie się skontaktować z czatem GPT, którego użyłem do stworzenia dzisiejszego filmu i pytać się o buildy. Jak zagrać na bocie, Jinem na przykład. Sam używam Opera GX od lat, także naprawdę ciepło polecam. Nie pozostanie mi nic innego, jak zachęcić was do pobrania, link w opisie i życzę wam miłego dalszego oglądania. Motyw jest taki, nie śledzę za bardzo, co się dzieje na YouTubie zagranicznym. Na polskim tego nie widziałem, więc stwierdziłem, że okej, zrobimy takiego śmieszka. Poprosimy chat GPT o build do Jina. Jak wiecie, Jin jest moim totalnym mainem. Nie ma większego czempiona, którego bym tak nie tryhardował. I ja napiszę do Jina, do chatu GPT, o buildzik, który jest według niego nieironicznie najlepszy. Dopytam się o playstyle, dopytam się o wszystko i będziemy tak grać. Cały czas mi się odbija, bo piłem kole. Jezus, wkurwia mi ten mikrofon, czemu on opada? No ja pierdolę. Skończysz z Rabadonem i Ludenem? Dobra, to jest plan. Jakaś dziwna moja historia. Chat GPT nie wie, jak pokonać doktora Hodo w Magiki. Witaj, mądry chat GPT. Gram w League of Legends postacią Jin. Chciałbym poznać najlepszy build runy oraz najlepszy playstyle. Jin miałby zostać zagrany na bocie z bliżej nieokreślonym supportem. Proszę, tylko ty możesz mi pomóc. Elo, żelo. Witaj, z przyjemnością ci pomogę. Najlepszy zestaw run i playstyle dla postaci Jin w League of Legends. Dobra, dostaliśmy chyba coś nawet takiego legitnego. O kurwa, pod infinitkę. Bez kitu dwa razy Infinity Edge pojechał. O shit. Jin GPT. Oczywiście, gdzie lepiej nie będzie tego testować niż na Rankedzie. Najpierw Doran's Blade Hill po uszym. Dobra, lecimy, widzowie. Morgana się czai z klateczką. O, nam pierwszy level nadal. Okej, nie jest źle. Obiliśmy ich konkret. Okej. Ona nie wie chyba, jak działa czwarty strzał na Jinie. Runki od czatu GPT nie działają źle. Zabijamy ich, więc chyba działa. What? To mnie złapało? Serio? Essa? Kurwa? Ale Essa, dobra, przeżyte. Infinity Edge nam każe budować Chat GPT. Infinity Edge. Po pierwszym przedmiocie możesz kupić kolejne Infinity Edge, aby zwiększyć obrażenia krytyczne. O nie. Dobra, Bev Sordzik, lecimy. Co może pójść nie tak? Hello. Ale agresywna Morganka. Kurwa, śwież mi mnie, żeby tu zostać, wbić szóstkę i ich wystrzelać, ale to nie jest Lethality Jin. Sobie po prostu pofarmimy. Pamiętaj, że twoje curtain call jest globalne. Może po prostu zabicie przeciwko na innych lin... Dobra, będę o tym pamiętał. Yo! Dobra. Boom. Bucika sobie jednego kupimy. Co? Realizują plany, wiedzą kiedy powiedzieć stop. Bawi mnie, jak będzie to Pity montował i dostanie materiał, w którym nie ma żadnej muzyki, a ja sobie po prostu śpiewam sam do siebie. Doskonała sprawa. Trochę zjebany fokus zrobiliśmy, ale zabiliśmy ostatecznie. Kurde! Ej, dostała! Nice! Dobra, lecimy. Chat GPT nam wygrywa gierkę. Fuck me! Miała heala! Buty. Berserkerki. Każe. No dobra, jak trzeba, to zrobię. A jaki kolejny item? Rapid Fire Cannon zwiększa zasięg Jina, pozwala na łatwiejsze zadawanie obrażeń z bezpiecznej odległości. Okej. Rapid Fire.
LOL! Nice, ładne to było bardzo. Wedle poradnika trzymaliśmy się z tyłu. Nie, widzę, że ten chat GPT nie jest jakiś głupi bardzo. Bierze po prostu build z neta dosłownie. Ziomek się musi wpierdolić w wieżę. Wpierdolił się. LeBlanca de Kery? Co? Ej, po prostu to nadejdzie! Ta niedługo nie pożyje. Dobra, jednak pożyje. O kurwa! O kur... O, co to za play był, jak mnie uratował! Słuchajcie, ja teraz zamiast się uczyć jakiejś postaci, oglądając jakieś tutoriale albo was pytając, będę pytał czy GPT, ja widzę, że to działa. Oczywiście was zdradzam. To wy mi tutaj piszecie non-stop, że mam zagrać Gina pod Gale Force'a. Ale mnie korci... Dobra, chuj! Nie! Nie! Ona to przeży... O, dobra. A mi ryja urwało. Lethal tempo sam, nie wiem, czy to daje radę tutaj. Ale słuchajcie, no jakby wygrywamy póki co, jest git. 10-1, słuchajcie. No 10-1 to nie są złe staty, no umówmy się. Mogło być znacznie gorzej. Boom. Kolejny item, Infinity Edge. Nie jesteśmy w stanie tego złożyć, lecimy dalej. Mortal Reminder. Zagadka Bartusia, w którym roku Hodor ewoluował na Hodo? O mój Boże, to jakaś klinikowa prehistoria. Ja strzelał w 18. W 2K17 zmienił, kurde, ale to jest lore. Ej, no kurde, no słuchajcie. Chat GPT nam ugrał gierkę. Co to jest? Ej, dobry! Skin do Gina, którego nie mam! Ale się jaram! Ale se zagram zaraz nim. Drogi czacie GPT, gierka poszła fenomenalnie. Dziękuję za pomoc. Jednakże gameplay trochę mi się znudził. Proszę cię o nowy build na Gina oraz runy. Zobaczmy, co nam teraz podpowie. Cieszę się, że gierka poszła fenomenalnie. Oto aktualny zestaw buildu i run dla Gina, który może ci ożywić rozgrywkę. Zamiast drugiego Infinity Edge'a dał Storm Razora. Jest progres, słuchajcie, jest progres, uczy się. Build jest prawie identyczny do tego pierwszego. Poproszę o coś całkiem nowego. Pierwszy core item, Kraken Slayer. Ha, i znowu Infinitkę, nie? Nowe runy. To my sobie tutaj zmienimy runki w takim razie. Domination, Taste of Blood, Ravenous Hunter. Okej. Nie ma takiej runy jak Ravenous Hunter. Nie ma takiej umiejętności. Okej. Nice. Elegancko. Dobry start, bardzo dobry. Dobra, 2-0 mamy, jest naprawdę spoko. Ale boję się, że przez ten build trochę będziemy odstawać potem. Kot mnie trochę rozproszył. Mój światło mignęło za plecami. O kurwa, dobra, tyle z tego. Jaki typ owocu jest kwalifikowany jako banan? Jezus, nie jagoda. Jagoda? Serio? Lecimy do platynki powolutku, na nawet buildach z czatu GPT. Let's go! Szkoda, że wzięła, ale zabiliśmy. Ulubiona kreskówka? Chyba Ed Eddy, niezależnie od tego, czy pytasz o kreskówkę z dzieciństwa, czy aktualnie. Bo tak głupia, że wspaniała. Fuck, nie zdążę. O nie, są roślinki, są roślinki. Są miniony. Juuu! Nie zauważyłem, że już mnie dogonił. Jakie buty tam polecał chat GPT? Buty, berserki. No dobra. Tutaj Kamcox jeszcze czasów Scarce Voice'a. Chciałem przeprosić za te turbo stare czasy, jak jeszcze byłem problematycznym nastolatkiem. Spoko, bez problemu. Jakby nie wiem, czy kojarzycie takiego człowieka, Imperator Węgla. On bardzo, że tak powiem, mnie abuzował. Wysyłał donaty, ale takie bardzo niemiłe. I regularnie wbijał z jakichś różnych kont. Jakby zdarzyło mi się go spotkać któregoś razu w Cybermachinie i niemalnie pogadaliśmy, wypiliśmy piwo, on powiedział jakby o tym wszystkim. Jakby przyznam szczerze, że jakby nie mam urazy do tamtych czasów. No hard feelings. Trzeba bota chyba dojechać, bo widzę, że puszują. Jak mi przykro. Wow! Ej, co jest? Ona mnie prawie wyklikała. LOL, poddali się! Let's go! Słuchajcie, ChatGPT nam wygrał w tym momencie drugi mecz. Fajne te buildy, działają. Ciekawe, czy kiedy ChatGPT da Gale Force'a? Nie wiem.